Jest to również nasz odcinek jubileuszowy, bo już 17. Z tej okazji mamy dla Państwa tutaj czterech uczestników, najlepszych, najlepszych. Na szczęście nie ma z nami mojego cudownego kolegi Karola, chociaż liczyłem na jego obecność. Cóż, zdarza się. Hola, 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 hola. Jestem. Co się tutaj Tadek dzieje? To jest mój czas antenowy. Ta telewizja coś nam psy. Kurski to słyszy, czy nie słyszy? A więc familiada tutaj ma się rozpocząć. A więc zgodnie z obietą witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Jak to ma miejsce, tradycja mówi, powiem szybko jakiś dowcip. Spotykają się w raju trzej fizycy. Newton, Pascal, Einstein. Oczywiście brakuje im czwartego do Brydża, bo jeszcze jeden fizyk żyje, dość słynny, i nie mógł być z nimi. A więc ci trzej fizycy niemiłosiernie się tutaj nudzą w tym raju i postanowili coś zagrać. Więc grają w chowanego. Einstein jako najmłodszy oczywiście liczy. 1, 2, 3. Pascal i Newton się chowają. Oczywiście Pascal schował się za jakąś chmurką. Newton nie wie, gdzie się za bardzo schować. No, niewiele myśląc, głowa ścisła, rysuje na ziemi kwadrat metr na metr i staje w środku. I wtedy oczywiście Einstein kończy liczyć 98, 99, 100, szuka. Odwraca się i co widzi? O, mam cię Izaak. Nie, Albert, to nie masz. Ja jestem Newton na metr kwadrat, czyli Pascal. Punkcik, prawda, bo wiadomo, że chodzi o dobór. Tak,
taki rodzinny zbiór. Niestety to błędna odpowiedź. Może pan Bolesław? Otóż znam się co nieco na narzędziach tortury. To takie moje małe hobby. Codziennie wywlekamy niewiernych i przybijamy ich do mostów. No, wiele takiego delikwenta od razu zapomina o swojej grzecznej naturze. Chętnie opowiem o szczegół. A wszystko to zwyczajnie dzieje grzechu. Takie czasy, upadek obyczajów. Panie Stefanie, no wie pan, ja tak do mostu, gwoździami. Człowiek to rzecz święta. Zapraszam panie. Krzywdzić nie wolno nikomu. Nie, no co pan? Czas minął, panie Bolesławie. Może jakieś koło ratunkowe? Tak, bardzo mi przykro, panie Bolesławie. Legendy głoszą, że ta pani to niezła kosa jest. Tak, panie Stefanie, kosa, kosa to właściwa odpowiedź. Pytanie drugie. Jak uczniowie naszego liceum określają pisanie wypracowań? Profesor Składowski. Przepraszam. Nigdy, ale to nigdy nie kazałam moim uczniom pisać wypracowań. To błąd merytoryczny, zgłaszam sprzeciw. Pani Mario, chodzi tam o profesor Składowską, a nie Skłodowską, przykro mi. Składowską? Nie znam. Ona coś odkryła? Nie jest właściwa odpowiedź. Pan Stefan? To wszystko zmierza ku zagładzie intelektu. To po prostu syzyfowe prace. Tak, właściwa odpowiedź, panie Stefanie, kolejny punkt dla pana. Kiedy uczniowie klas naturalnych najczęściej chorują? Kaszlo, mogę ich zabrać na prześwietlenie. Oferuję kompleksowe badania. No i zniżki. Plus mam własny sprzęt. Najważniejsza jest profilaktyka. Ja chętnie, pani Mario. Coś ostatnio... niewyraźnie się czuję. To chyba różnica. Proszę państwa, was proszę o dyscyplinę. Czy chce ktoś odpowiedzieć na pytanie? Na się zgłasza. Nie jestem pewien, ale sądzę, że to może być przedwiośnie? Dobrze! Proszę pana, panie Stefanie! Dane statystyczne wynika, że w klasie naturalnej lawinowo przyrasta ilość zaświadczeń lekarskich w tym okresie. No astma, alergia. No wiadomo, wiosna przedwiośnie, wszystko byli. Palą w tych piecach, czym popadnie. Ja bym wszystkich do mostu poprzywiał, bez żadnej sentymentu. Władza to władza, trzeba pomyśleć, to nie będą byliny. Bo na tu na przykład. Pociąg jedzie, ludzi tam siedzi, pełno wszystko byli. Powycinać, nie będzie problemu. Dziękuję bardzo za tą opinię. Przejdźmy zatem dalej. Czytam kolejne pytanie. Rozstrzygające. Ile godzin snu musi wystarczyć uczniowi trzeciego liceum ogólnokształcącego w Bielsku Białej? Och, na wylewie nie ma szans. Tam sen nocy letniej co najwyżej. A ja wczoraj miałem taki sen. Nie wiem o ile bezsenny. Na placu bitwy dwóch ludzi leżało, każdy w postawie martwej. Lecz odmienny ten, co od wschodu w ziemię ciało swe twój. Panie Cypre, co pan? To o młodzieży mowa. Sen młodzieży? Noc tysięczno druga, to komedia zwyczajna. Kiedyś pan ogarnie. No, przepraszam państwa, czy możemy się skupić na pytaniu? Powtórzę. Ile godzin snu? Rozmawiam się ze światem, zginął się musi w czasie, aby żyć wieczność. O panie Cyprianie, przecież to jeszcze młodzi ludzie są, po co się ginąć? Jako matka protestuje, nie dla chaosu w szkole. Czekaj, rodzi dziecko. Proszę, ciszy. Już mogę. Próbuję odpowiedzieć może, co? Odpowiedź A. 8 godzin. Odpowiedź B. 12 godzin. Odpowiedź C. 5 godzin. Odpowiedź D. 6 godzin. Odpowiedź E. Co to jest sen? Pani Maria? Jako matka protestuje. Uwolnić melatoninę. Panie Bolesławie, może... czas minął, panie Bolesławie. Nie wiem, czy się zbudziłem, czy wstałem. Usta tylko zaciekła mi słona łezka. Jak... Nie, jeszcze nie skończyłem! Właśnie, nie! Dobra, muszę być... A, panie Stefanie... Dobrze, powiedzcie! Prawidłowo!
nie spać. Panie Stefanie, gratuluję. Proszę Państwa, Stefan Żerowski, patron naszej szkoły. Zapraszam Pana na zapleczę, tam odbywa Pan narządy wózką. Wreszcie proszę również Pana Sylwię, która odda Państwu uferki pożyczenia, a także